Często mówi się, że nikt tak człowieka nie zrani, nikt tak człowiekowi nie uprzykrzy życia, jak jego bliscy, pół żartem, pół serio. Ale sporo w tym racji. Czasami właśnie dlatego, że ci, którzy są blisko nas, znają nas bardzo dobrze. Przynajmniej to, co na zewnątrz nas, nasze działania, to jak się wyrażamy, nasze pochodzenie, ta dawka wiedzy, Daje do nas dostęp, a skoro daje dostęp, to też ułatwia zranienie czy dotknięcie tego, co, co w nas cenne, co w nas może bolesne. Jezus doświadczył takiego zranienia właśnie od bliskich, zakwestionowania od bliskich, od tych, którzy dobrze go znali. A jaka w tym dobra nowina? Gdzie jest ukryta dobra nowina w dzisiejszej Ewangelii, takiej trochę molowej, smutnej? Wydaje się, że tą dobrą nowiną właśnie pozostaje wierność Jezusa. Pomimo zranień, pomimo odrzucania czy zakwestionowania, Jezus nie przestaje głosić, nie przestaje być sobą. Bo to, co jest najgłębszą jego tajemnicą, to relacja z ojcem, który jest miłością. Miłość zachowuje go w Jego misji, miłość zachowuje Go w Jego otwartości. To jest, myślę, także dla nas podpowiedź, jak nie zamknąć się wtedy, kiedy nie zamknąć się w sobie wtedy, kiedy doznajemy różnego rodzaju zranień czy, czy zakwestionowania, może właśnie, szczególnie od bliskich. Ta miłość, która płynie przez ludzi, ale z ludzi nie jest, jest na nas cały czas otwarta. Więc kiedy nam brakuje takiego potwierdzenia czy zapewnienia, możesz być, ja Ciebie znam, ale nie odrzucam, to wtedy nam trzeba przyjść do Jezusa. Od niego właśnie to usłyszymy. Znam Cię, znam Cię bardzo dobrze, pozwól mi się przygarnąć.